No, witam moje kochane Urwisy. Dzisiejszy odcinek będzie luźny i mam nadzieję, że ciekawy. Jakiś czas temu zrobiłem sobie Creepy Pastę z Endym i obiecałem, że zrobię następną na przestrzeni kilku tygodni. Ale niestety plany się nieco pozmieniały. Dlatego dzisiaj postanowiłem wrócić do tych Creepy Past, ale nie tak jak zawsze. Mianowicie dzisiaj sobie zrobimy topkę takich pięciu. Um, najgorszych i najbardziej beznadziejnych creepypast, jakie znalazłem. Oczywiście wszystko tak w klimatach kreskówek albo dzieciństwa, itd, i No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę wszystko czytał poważnie, tak jakby to była naprawdę dobra creepypasta, a po skończeniu taki szybki komentarz i sobie ocenimy, co było w miarę dobre, a co było faktycznym ściekiem. Chciałbym Was jeszcze tak na szybko zaprosić na mojego Discorda. Tak, jak widzicie, ludzie tutaj Was zapraszają, także zapraszam Discorda, chcę sobie dodać do końca miesiąca jeszcze 300 użytkowników, nawet niecałych 300, żeby było właśnie równo 1000. Także zapraszam do tego Discorda, macie tutaj sporo kanałów, nawet jest Wasze ulubione Not Safe for Work, oczywiście nie pokażę, co tam jest, wiadomo, ale możecie się domyślać. Są memy, są gierki, także zapraszam, ludzie Was zapraszają i mam nadzieję, że wbijecie, będzie super. Dobra, na no a tymczasem wróćmy sobie do naszych creepypast i zacznijmy właściwy odcinek. No dobra, to zacznijmy sobie od pierwszej creepypasty, jaką jest dziwna znajomość z Animal Crossing. Hej, mam na imię Chikorita. Jako, że z pieniędzmi u mnie częściej nastało się, połknąłem bakcyla trakcie mnie z krwi i kości również się odłożyć przyjemną sumkę. I z kolejnym tatuażem sprawiłem sobie Nintendo wraz z wspomnianą... Co? No ale dobra. Wieczorem, po męczącym relaksu, dzierżąc, popijając metodycznie zimną Animal Crossing... Zachęcony przez mojej postaci różowe włosy, że jestem zadowolony z rzeczy było zapisanie mojego awatara i rozpoczęcie faktycznej gry. Ku mojemu ajem ze zwierzaczkiem, miał zaświat gry i wyjaśnić, jak przybytkiem zostałem właściciela dobra. Nie tego ja nie mogę po prostu czytać, co to ma być? Komentarze. No właśnie tego się nie da zrozumieć o co tu chodzi. Czy to jest troll pasta? To jest naprawdę troll pasta, ale nawet troll pasta ma jakąś, nie wiem interpunkcję, gramatykę, wszystko. To jest po prostu... nie wiem no ale tak, takie coś istnieje i to ma być straszne, także może chodźmy dalej do czegoś lepszego. No dobra, kolejna pasta to Syrenda. Nie jest to stricte z jakiejś kreskówki, ale z tego co tak czytałem na szybko, no to to jest tak o dzieciństwie i oglądaniu bajek, także raczej pasuje. Zobaczmy. Pamiętasz jak byłeś mały i nie mogłeś zasnąć bez bajki? Prosiłeś rodziców, żeby ci coś włączyli, bo jak nie, to nie zaśniesz. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ci to przypominam. Już ci to tłumaczę. Miałem wtedy 8 lub 9 lat. Powoli zbliżał się wieczór, i rodzice kazali mi szykować się do spania. Minęło kilka minut. Rodzice kazali mi pościelić łóżko, przebrać się w piżamę i iść spać. Wykonałem wszystkie polecenia, wskoczyłem do łóżka, po czym zawołałem mamę. Mamo, możesz mi włączyć bajkę? Spytałem. Ale, Mercedes, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś teraz oglądał bajkę. Jest już późno powiedziała mama. Mamo, proszę, bardzo proszę, przekonywałem mamę. Eh, no dobrze, mogę ci włączyć bajkę. Dziękuję ci bardzo. Wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do mamy, aby ją pocałować. Wróciłem z powrotem do łóżka. Gdy mama włączyła telewizor, od razu skoczyła jakaś bajka pod dziwnym tytułem Słodkich Snów. Mama przez chwilę się zastanawiała, czy mi to zostawić, bo coś ją zaniepokoiło. Ale zostawiła mi tą bajkę i wróciła do swojego pokoju. Zacząłem oglądać tę bajkę. Zaczynała się jak inne bajki dla dzieci. Postać nazywała się Dream. Powiedziała, kim jest, kim jest i skąd pochodzi. Ta postać wyglądała moim zdaniem przerażająco i po wyrazie twarzy wyglądała na psychicznie chorą. Była cała kolorowa. Kolory były tak jaskrawe, że nie mogłem dalej oglądać. Wstałem z łóżka i pobiegłem do telewizora, by wyłączyć to cholerstwo. Gdy złapałem za pilota, coś złapało mnie za rękę. Wiedziałem, że ta ręka była cała kolorowa. Nagle się zorientowałem, że to ta postać z bajki. Miała pochyloną głowę, nagle ją podniosła mówiąc słodkich snów. Krzyczałem i wierciłem się, żeby uwolnić się od tej istoty. Wreszcie wyszarpnąłem się z uścisku postaci i pobiegłem do mamy. Szukałem jej tak długo, aż znalazłem ją w jej pokoju. Podbiegłem do niej, przytuliłem się, miałem łzy w oczach. Mercedes, co się stało, kochanie? zapytała. Ma, mamo, w moim pokoju jest straszna postać. Baj, z... baj, och, baj, baj, baj. Jąkałem się ze strachu. Ale Mercedes, musiało ci się coś przysnąć i coś ci się przyśniło, uśmiechnęła się. Ale, ale ja nie spałem, mamo. Jeśli nie spałeś, to chodź do pokoju. Poszedłem z małą do mojego pokoju. Strasznie się bałem tam wejść. Gdy przekroczyliśmy próg pokoju w telewizorze, była już następna bajka. Wtedy mama powiedziała. Widzisz, Mercedes? Nie ma tu nic złego. Teraz w bajce występują króliczki, uśmiechnęła się. Mamo, ale tam na serio była ta postać naprawdę próbowałem wytłumaczyć się mamie. Mercedes, widzisz, która jest godzina? Szybko zmieniła temat. Tak, mała wskazówka pokazuje dziewiątą, a duża szóstą to znaczy, że jest pół do dziesiątej czas iść spać Dobrze, mamo odparłem. Zaprowadziła mnie do łóżka, przykryła kocem, pocałowała w czoło i powiedziała: Słodkich snów. Nagle przypomniało mi się, że przedtem, kiedy oglądałem to cholerstwo, ta straszna postać powiedziała do mnie: Słodkich snów. Jeszcze bardziej bałem się zasnąć. Gdy zasnąłem, miałem najdziwniejszy sen ze wszystkich. Widziałem tę postać, zbliżała się do mnie, była coraz bliżej i bliżej. Przestraszyłem się i zacząłem uciekać. Udało się, ale trafiłem do jakiegoś gęstego lasu. Zgubiłem się, nie wiedziałem co robić stać, iść, zawrócić. Nagle się obudziłem. Byłem cały spocony, potlał się ze mnie jak strumień wody święconej. Zacząłem płakać, miałem tego dość. Czemu ta postać mnie prześladuje? Dlaczego? Płacząc zadawałem sobie te pytania. Gdy podniosłem głowę do góry, zobaczyłem ją. Uśmiechała się do mnie, nagle przemówiła. Czemu masz mnie dość? Przecież ja bawię się z dziećmi w ten sposób od 35 lat. Uśmiechała się coraz szerzej. Krzyczałem z przerażenia, wyrwałem się z łóżka i pobiegłem do rodziców. Gdy przyszedłem do nich, mocno się do nich przytuliłem, płakałem i nie mogłem przestać. Rodzice próbowali mnie uspokoić, ale bez skutku. Zostałem z nimi w łóżku, nie mogłem zasnąć. Ta postać nadal się na mnie gapiła. Była tu, razem z nami. Gdy odwróciłem wzrok, była bliżej mnie. Zamknąłem oczy i próbowałem zasnąć. Udało mi się. Nazajutrz wyjaśniłem wszystko rodzicom. Poszli z tym na policję. Okazało się, że to była autorka tej bajki. Zmarła, kręcąc ten odcinek, poprzez spadnięcie na nią kolorowego jaskrawego telewizora. Ponoć jej dół siedzi w tej bajce i straszy dzieci. Rodzice byli wstrząśnięci, gdy się o tym dowiedzieli, zniszczyli mój, zniszczyli mój telewizor i przeprowadziliśmy się o dwa miasta dalej. Hmm, nie straszne, to się odwróć. Chcę ci tylko coś powiedzieć, świat będzie cię toczył, nie jesteś najostrzejszym narzędziem w szopie. Dobra, tej końcówki kompletnie nie zrozumiałem. Nie wiem, czy to było do czegoś nawiązania, albo po prostu autor miał wylew. Ale sama pasta, no przynajmniej była dobrze napisana, chociaż interpunkcja i też powtórzenia trochę to bolało w język. Ale jakiś tam sens, przynajmniej od początku do końca był zachowany. No to jest taka troszeczkę typowa creepypasta pasta o nawiedzonym telewizorze, nawiedzonej kreskówce więc. No nic takiego nowego, ale na pewno było to lepsze niż to coś z tym Animal Crossing. No nic, no chodźmy dalej w takim razie. Tak, teraz będzie creepypasta z Dragon Balla, waszego ulubionego anime. <grytanie> Także zobaczmy, co takiego strasznego jest w Dragon Ballu. Starsze roczniki pewnie pamiętają tę bajkę z RTL7, anime autorstwa Akiry Toriyamy. Dragon Ball było bardzo przyjemną, typowo chłopięcą kreskówką, którą chętnie się oglądało. Nie przywiązywaliśmy do tego wagi, gdy byliśmy dziećmi, jednak teraz można znaleźć w tym naprawdę smutną prawdę. Dragon Ball to wbrew pozorom tajemnicze anime, znajduje się w nim wiele niejasności, które kryją za sobą wiele ciekawych teorii. Na dragonballowej ziemi swobodnie biegają mutanty, dinozaury, a połowa ludzi to zmutowane zwierzęta. Dziwne? Mógłbym to zrozumieć, ale latające samochody, czy zaawansowana technologia, czyżby posapokaliptyczny świat, który pod wpływem promieniowania doprowadził ludzi do takiego stanu, mutując część i obdarzając inteligencją oraz nowymi zmysłami. To by się zgadzało, skoro powstała energia ki, która prawdopodobnie była już powszechna w kosmosie. O faktach mutacji świadczą m.in. trójoki ten Shinhan, Krilan, który ma zupełnie zdeformowaną twarz, dziwne kropki, brak nosa i oczy w kolorze skóry. Puar, który jest niezidentyfikowanym latającym i zmieniającym postać zwierzęciem, podobnie jak Ulon, co do którego jednak mamy pewność, że jest po prostu prosiakiem. Na Ziemię oddziaływali kosmici z DB i jest to pewne. Sam Bóg, a raczej Strażnik Ziemi, jego zła strona Piccolo czy nawet sam Goku, wszyscy są kosmitami i mieli wpływ na przebieg historii. Kolejnym czynnikiem potwierdzającym to stwierdzenie jest brak państw oraz nowe religie. Wszyscy wierzą we wszechmogącego, który jest kami, wspomniany strażnik ziemi. Jednak na ziemi nie ma znanych nam państw, gdzie by nie poszli nasi bohaterowie, zawsze znajdują mieszane kultury azjatyckie z europejskimi, a niekiedy nawet indyjskimi, święte ziemie Karin. Prawdopodobnie państwa skapitulowały, a ziemia stała się jednym z państwem, które powszechnie rządzi wszystkim. Dowodem jest istnienie Króla Ziemi, który ponoć rządzi tym wszystkim. Teraz przejdźmy się do naszych ulubionych sajanów. Planeta Salat, macierzysta planeta sajanów zanim dotarli nad Suful, prawdopodobnie została poddana innemu promieniowaniu, jednak wcześniej zamieszkiwały ją tylko małpy. W wyniku mutacji małpy zaczęły się przeradać stwory podobne do ludzi, sajanów. Owi sajanie wchłonęli dużą ilość energii Ki, która jeszcze nie powstała z powodu niedostatecznej ilości pierwiastków. Jednak kosztem inteligencji, której nie przyjęli, lub najprawdopodobniej promieniowanie było nieco inne. Pod wpływem tej mutacji mogli przeobrażać się w super sajanów, czy też o Zaru, wielką małpę. Teraz rasa Freezera. Zapewne sztuczna, najprawdopodobniej stworzona przez osoby, które rozprowadziły to promieniowanie. Dawka energii Ki została zaszczepiona w sztucznych tworach rasy Freezera, dlatego bez treningu mogli używać zaawansowanych technik walki. No właśnie, co do kiko, które są niszczącymi formami tej energii, nazywane często technikami ki lub kiblastami, są potężnymi pociskami, które dana osoba może generować przy pomocy szóstego zmysłu, o którym już wspomniałem. Cała rasa freezera w rzeczywistości podlega naukowcom, których imion i tożsamości nie znamy. Jest jeszcze wiele innych teorii, ale na razie to wszystko. Jeśli chcecie więcej, to postaram się uzupełnić pastę. Mm, no tak, e, więc to nie była creepypasta, bardziej teoria. Jedna z tych teorii, że tak powiem. Um, o Dragon Ballu ciężko naprawdę coś takiego porąbanego wymyśleć, co miałoby sens, no bo umówmy się, to jest. To jest anime shonen, no, no sorry, no ta, musi być taka, taki brak logiki, który nie, nie zadziałałby w naszym świecie. No ale ktoś próbował, coś tam wymyślił, jakiś tam, jak to się mówi, headcanon jest zachowany, więc no kogoś to na pewno no, jara. No dla mnie to nie było jakieś mega, kompletnie no bez sensu tak właściwie, więc 12 na 10 zachęci. Aha, jeszcze jedno. na początku bardzo mi się podobało to, jak nazwał Dragon Ball. A. Najpierw było, że bajkę, potem, że jest to anime, aha, potem kreskówka. Także, kolego, zdecyduj się na jedno, jeden wyraz. I ostatnią creepypastą na dzisiaj będzie creepypasta z Pokemonu, zatytułowana Stary Człowiek i Macho. Zobaczmy. Pamiętacie staruszka stawiającego dom w Vermillion City? On i jego macho przygotowywali grunt na ambitny projekt nowego domu. Zajmowali się tym już od trzech lat. To zaledwie zalążek tej historii. Wszystko zaczęło się w Lavender Town. Część z miastem duchów w grach Blue i Red jest krótka, ale wywiera na graczu niezapomniane wrażenia. Zły Team Rocket kradnie czaszki należące do Cubonów zamieszkujących wieżę w Lavender. Miejscowa sława, pan Fuji, postanawia położyć temu kres, jednak zostaje porwany. Ty, bohater gry, masz zadanie pokonać Team Rocket i zwrócić spokój duchom zamieszkującym to miasteczko. Historia jest raczej banalna, jednak na tyle ciekawa, że każdy doszukiwał się w niej czegoś więcej. Być może chodzi o muzykę, którą słyszeliśmy poruszając się po miasteczku. Można powiedzieć, że brzmiała niczym strach, wprowadzała nastrój, jakiego nie mogliśmy doświadczyć w żadnym innym miejscu w grze. Najlepiej zrozumieją to ci, którzy wychowali się na tej grze. Ale czy nie ciekawi fakt, że zaledwie 3 lata później miejsce spoczynku Pokémonów zostało zastąpione przez wieżę radiową? Lavender Town całkowicie się zmieniło odkąd byliśmy tam pierwszy raz, do czasu wizyty w grach Gold i Silver. Pomijając różnice w estetyce zmianie uległa też muzyka, która teraz była lekka i przyjemna. Całkowite przeciwieństwo tego, czego uświadczyliśmy w poprzedniej generacji. Interesujący jest jednak fakt, że pod tymi wszystkimi miłymi dla ucha dźwiękami, wciąż słyszeliśmy tę samą nawiedzoną melodię. Jak widzicie, rola Team Rocket w transformacji miasteczka była nieco większa niż przypuszczaliście. Lavender Town za czasów Red i Blue było jedyne w swoim rodzaju, tylko ono nie posiadało dżemu lub jakiejś atrakcji turystycznej. Fusia miała safari, Peuter Muzeum, Zinabar, sławne laboratorium, a wszystko, co miało Lavender to jeden wielki cmentarz. Może jeszcze ten żałosny, w porównaniu z tym z sąsiedniego Saladon City, Pokemarket. Market. Lawender to zdecydowanie najbiedniejsze miasto krainy Kanto. Pewnego dnia zjawił się biznesmen, który złożył burmistrzowi Lawender propozycję. Wieża radiowa Skrajny Jot została uszkodzona w czasie burzy. Biznesmen chciał zburzyć wieżę duchów, a w jej miejsce postawić nową radio tower. Cały kosz miał zostać pokryty przez właścicieli radia, miasto odnotowałoby czysty zysk. Burmistrz zdawał sobie sprawę z reakcji mieszkańców przywiązanych do cmentarza, jednak miasto popadało w ruinie. Zdesperowany urzędnik musiał się zgodzić na przez, zaproponowane przez biznesmena warunki. Cubonsy występowały jedynie na terenie Lavender City, wartość ich czaszek na czarnym rynku była ogromna. Jedynym warunkiem biznesmena było pozwolenie na polowanie na te rzadkie pokemony. Pieniądze ze sprzedaży czaszek miały pokryć kosz budowy wieży radiowej. Kto był tajemniczym biznesmenem? Giovanni, szef Team Rocket. Kto był burmistrzem Lawender? Sam pan Fuji. Red, bohater pierwszy gier o Pokemonach, był tylko pionkiem na planszy planów Team Rocket. Zaraz po tym jak ocalił miasto oraz jego mieszkańców i odszedł, by ruszyć w dalszą podróż, rockersi błyskawicznie wznowili polowania na cubony. Plan przewidywał także niespokojne dusze pokémonów zamieszkujących starą wieżę. Giovanni po przejęciu w kompanii mógł masowo produkować urządzenia pozwalające dostrzec duchy, co ułatwiłoby zlokalizowanie i przyniesienie ciał. Aby uniknąć zagrożenia, Giovanni postanowił wybudować nową wieżę, w której duchy zmarłych pokémonów znalazłyby spokój. Znał idealne miejsce puste wzgórze w Vermillion City. Aby nie zbudzać podejrzeń ingerencji Team Rocket wśród mieszkańców, Giovanni wynajął niezależnego budowniczego, który miał postawić fundamenty nowej wieży. Budowniczy posługiwał się tanią siłą roboczą, wytrenowanymi do tych celów pokemonami, machopami. Wystąpiły jednak problemy. Teren budowy nawiedzały sztormy, jak to bywa w przymorskim miasteczku. Ciągle trzeba było zaczynać od nowa. Jakby tego było mało, cały budżet tego przedsięwzięcia był przechowywany w pobliskim banku, który został obrabowany. Kilka maczopów pracujących na budowie zginęło w tajemniczych okolicznościach. Po pewnym czasie mieszkańcy, nie znający celu budowy, zaczęli żartować o klątwie na ten teren. W rzeczywistości śmierci maczopów spowodowane były tym, że nie potrafiły one odeprzeć ataków duchów. Machopy to pokémony typu walczącego, zdające ciosy fizyczne, nie mogące zranić pokémona ducha, z kolei na ciosy tych drugich, machopy są wrażliwe. Pojawiły się naciski, by kontynuować budowę Radio Tower bez przenoszenia ciał, Giovanni jednak bał się i kategorycznie odmówił. Jedyne czego bał się bardziej od utracenia władzy, to niepokojenie dusz umarłych pokémonów. Kilku jego najbliższych współpracowników opowiadało, że miewał urojenia, jakoby duchy chciały się z nim skontaktować, co okazało się prawdą, nawiązując do wydarzeń z budowy Vermilion. Zaczęto mówić, że Giovanni nie może się pogodzić i że został pokonany przez dziesięciolatka Reda. W końcu Giovanni zrezygnował z władzy i nagle pewnego dnia zniknął, po czym nikt go więcej nie widział. Już następnego dnia po objęciu władzy w Team Rocket przez nowych liderów, wieża w Lavender została zburzona. Co dziwne, tego samego dnia staruszek nadzorujący budowę Vermilion zmarł. Pozostałości z budowy w Vermilion City znajdują się tam do dziś, są opuszczone. Zostało właściwie tylko kilka nagrobków po zmarłych maczopach. Przebywające tam osoby odczuwają niepokój. Niektórzy słyszą głosy konania lub bardzo smutną melodię. Większość omija to miejsce. Choć czasem niektórzy przybysze z odległych krain twierdzą, że nocą widzieli tam staruszka i jego maczopa nadal stawiających fundamenty nowego cmentarza. No, powiem wam, że ta pasta. Creepypasta... Nie pasuje do tego odcinka, bo na początku, czy się myślałem, że to będzie coś słabego. Oczywiście, mój błąd, nie przygotowałem się, ale naprawdę uważam, że ta creepypasta jest dobra. Nie jest jakaś straszna, ale jest ciekawa. Naprawdę mam bardzo fajny taki zalążek fabularny. A tutaj oczywiście jest ten plac budowy, który zawsze mnie intrygował, mimo wszystko, w grach. No, nie powiem, naprawdę nie jest to może jakieś topowe, ale przyjemnie mi się to czytało, przyjemnie mi się to opowiadało i naprawdę nie jest to takie złe. Więc na pewno to nie jest jedna z najgorszych Creepypast, ale mi się podobało, naprawdę bardzo mi się to podobało. No, no niezłe, po prostu niezłe. No ale dobra, znalazłem tylko, tylko takie cztery creepy niestety, które mogłyby być tak w klimatach mojego kanału. Reszta oczywiście też jest, ale już się opowiadałem na swoim kanale kiedyś, kiedyś, kiedyś dlatego nie ma sensu się powtarzać, a to są takie w miarę nowe, których jeszcze na kanale nie było. No ale no dobra, to by było na tyle raczej. Napiszcie jaka creepy z tego odcinka była według Was najgorsza, która najlepsza. No i po, 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 powiedzcie jeszcze w komentarzu na przykład jakieś przykłady innych takich bekowych, durnych creepypast. Zapraszam też na Discordę raz jeszcze, a ode mnie to raczej tyle, także dzięki za oglądanie, no i na razie.